Witam wszystkich. Nazywam się Małgorzata Wdowiak. Wybrałam kurs Fotografia dziecięca z odrobiną magii. Kierowałam się opinią kursantek oraz opisowi o kursie. Bardzo mi się to spodobało. Informacje o kursie znalazłam na stronie internetowej UBASI. Jest tam wszystko bardzo dokładnie opisane, dzięki czemu jesteście w stanie dowiedzieć się, jaką wiedzę uzyskacie po zakończonym kursie. Rozpoczynając kurs, umiałam już posługiwać się trybem manualnym w aparacie oraz wykonywałam sesje zdjęciowe, lecz szukałam nauczyciela, który potrafiłby mnie zainspirować do tworzenia bajkowych zdjęć. Pokazał, jak i gdzie szukać odpowiedniego pleneru fotograficznego, oraz jak w ostateczności stworzyć magiczne zdjęcia. Po wysłuchaniu kilku podcastów Basi wiedziałam, że ona jest odpowiednią osobą do nauczania i do przekazywania wiedzy. Jeśli zastanawiacie się, czy kurs jest dla Was, to kurs jest dla wszystkich, ponieważ kurs jest podzielony na 3 moduły. W każdym module jest 6 lekcji. Po każdej lekcji musimy wykonać zadanie, dzięki któremu wiedzę nie tylko przyswoimy tak normalnie, ale też przepraktykujemy. W pierwszym module omówione są wszystkie parametry w aparacie. Wartości takie jak ISO, przesłana, czas naświetlania oraz wiele, wiele innych. Następny moduł dotyczy sesji, komunikacji z klientem, wyboru stylizacji, wyboru pomocników fotografa oraz wiele innych cennych informacji. Ostatni moduł dotyczy samej sesji, przebiegu sesji, czego unikać podczas sesji, co jest ważne podczas sesji. Oraz wiele ważnych rzeczy, których nie mogę zdradzić. Każdy moduł jest ważny. Jeśli zajmiemy się pierwszym modułem, nie możemy podczas jego niezakończenia przejść do następnego, ponieważ moduły są tak poukładane, że nie miałoby to najmniejszego sensu. Jeśli mamy jakieś problemy z wykonaniem zadania, nie jest to żaden problem, ponieważ podczas trwania kursu jest utworzona grupa na Facebooku, na której możemy zadawać pytania do Basi i ona na nie odpowiada. Jeśli któryś z naszych zadań nie zostanie wykonany poprawnie, Basia nakieruje nas na odpowiednią ścieżkę i pokaże nam, w czym istnieje problem, a w ten sposób uczymy się na błędach własnych, jak i na błędach innych, ponieważ mamy dostęp do prac innych i możemy wyciągać wnioski ze wszystkiego. Następnie, jeśli mamy jakiś problem, jakieś pytanie i nie jesteśmy w stanie go opisać, ponieważ byłoby to na zasadzie rozprawki bardzo długo, do pisania, nie mamy czasu, nie wiem, nie chce nam się, to nie jest to żadnym problemem, ponieważ podczas trwania 3-tygodniowego kursu mamy 3 spotkania live call i na nich możemy zadać pytanie do Basi. I podczas tego spotkania Basia nam na nie odpowie. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w live callach, to zadajemy pytania na grupie i Basia podczas live callu lub po prostu pisemnie odpowie nam na te pytania. Jeśli chcielibyście mi zadać pytanie, czy było warto? Tak, było warto, ponieważ nie jest to tylko taki zwykły kurs. Ponieważ wiedza w nim jest tak ogromna, że na pewno ten kurs nie zostanie zapomniany. On nie będzie jak każdy inny kurs, w którym przyswoimy wiedzę, no i tam sobie będzie
trwała. Tylko tą wiedzę będziemy praktykować, będziemy używać ją w swoich sesjach, będziemy wyciągać wnioski. A wnioski są najważniejsze, ale o tym dowiecie się, jeśli zdecydujecie się na kurs UBAŚ. Ja w tym momencie chciałam podziękować całej grupie Basiolandii oraz oczywiście Tobie, Basiu, oraz grupie na Facebooku, bo bez Was wszystko by nie istniało. Pozdrawiam. Do zobaczenia.